Witam was w spokojnym graniu, znaczy granie na spokojnym Stacha 2. Strasznie mi się podoba to, że można w menu zmieniać jaki ma być tło. A dobra, róbmy kampanię. Szepty, kontynuuj. No i dobra. Dzisiaj akurat to strasznie dużo odcinków wysyłam, aż 8. Akurat teraz jak nagrywam wam to jest... to akurat wysyłam odcinki, także spokojnie. Przy okazji musiałem zauważyć, że muszę mieć bliżej ryj przy mikrofonie, żeby mnie dobrze słyszeć. No ale to po prostu po już tam, wiecie, po jakimś długim okresie nagrywania i już tam odcinku po prostu już zapominam, że muszę być bliżej mikrofonu, przez co no czasami mnie kiepsko słychać, ale ja nic na to nie poradzę. Opa, ja ile już będzie w 4. Poza tym mam dzisiaj szczęście, bo jakieś prace konserwacyjne mają być w StarCraftie i całe szczęście jest takie, że czy były albo są, nie wiem, ale można kampanię grać bez problemu. Prace konserwacyjne dotyczą tylko trybu online, czyli całe szczęście. Pamiętam kiedyś, jak były te prace konserwacyjne, to sam grę blokowali, a teraz daje mi możliwość, że grać, można grać w kampanię sobie. Kurczę, jak ja się wtedy wkurzałem, bo grałem wtedy akurat dodatek Agresja w The Void, byłem chyba w połowie kampanii i chciałem grać dalej, to niestety nie mogłem tego dnia, ponieważ były prace konserwacyjne do którejś tam godziny i gra nie była niemożliwa do odpalenia. Kurde, jak się tutaj powkurzałem, no to normalnie nie wiem. No ja zaraz wczytuję dużo tych tekstu i nie tekstu. Dobra, gdzie ja byłem? Aha, tutaj mamy te śmieszne... Sprawiedliwości stanie się zadość. Śmieszne zwroty mamy. Dobra. Klawiatury poużywamy jak zawsze. Ale doczytuję i coś przycina? Ale skipy, że jakieś problemy. Poruszamy się niezauważeni. No bo tu są medycy. Dobrze. Te ranie dokonują przesyłu. To niemożliwe. Eksperymentują z technologią przesyłu. Musimy wyeliminować ten ran i odebrać nasz pylon. No jak widzicie, tutaj dość spore badania robią. Bo aż kurde zabierają naszą... Odzyskujemy pylon. Trudno uwierzyć, że tak prymitywne istoty zdołały opanować naszą technologię. Moje życie za Ajur! No to prawda. Chyba. Będzie jak mówisz. No i dostaliśmy na młodych żołnierzy. Jak tutaj. No ci mogą iść tu, bo nie dam rady ich przesłać. Jak tam produkcja? No jakoś tam idzie. No dużo gazu i tak dalej. Więc w sumie... To czekaj. A co by tu zrobić? Jestem tu w mroku. Na pewno zakład robotyki się może przydać. Tylko nie wiem, czy w tym dodatku możemy od razu... Znaczy, w tym progu możemy budować jakieś te. Baza jest atakowana. Hmm? Już nie jest atakowana. Coś mi nie wyszło. Co ja chciałem powiedzieć? A ten, kolosy. Nie wiem, czy można to robić. Jeśli tak, to byłoby fajnie. Właśnie, gdzie są one? Życie za Ajur! O nie, Kaiga znowu rusza. Gromadzi się kolejna fala zergów. To co? Jeżeli możecie, unikajcie ich. No dobra, nieważne. Rój idzie po was, Gwardio Mobiusa. Niesiemy śmierć i nic nas nie zatrzyma. Chyba nie ma co, atakujcie. Czyli w sumie strażnicy mogą mi się przydać do regeneracji tych tarcz.
tak? Nie, to są wartownice. Widzicie, wartownicy są przydatni trochę. Żeby ignorowali tarczę. Dobra, zobaczmy, jak tam idzie Kagan. A, no już słowo niszczy. Dobra. Kurde, akurat muszę przez ten chyba iść. Dobra, idziemy tu. Nie mogę, muszę jakoś szybko tutaj dojść. Dobra, zobaczmy. O, mogę kolosy tworzyć. Tak, nie wiedziałem. Dobra, atakujcie. Atakować wszystko, co się rusza tu. Właśnie generuję mu tarczę. No tu co? A, kontrola nad mostem. Będę miał tutaj mostek będę miał. Gdzie będę mógł od razu jednostki wysyłać, tylko niestety... Doskonale. Zniszczenie sterowni mostu spowodowało wysunięcie kładki wiodącej do naszego Nexusa. No ja nie wiem, czy doskonale, bo przez to jesteśmy narażeni na atak piechoty. Chociaż jak zniszczyliśmy tamte te... Któż to wie? Dobra, zobaczmy. Pobuduję trochę pylonów. O, w prostym celu. Nawet wiecie jakim, żeby mieć... limit większy. Budowy jednostek, bo w końcu mogę kolosu robić. Tylko... A, zakładu robotyki nie mam innego. Znaczy stacji jakiejś tam nie mam. Zaraz będę ją miał. Dobra. Robi się nam to. Zostawiam to tu. No i wracaj do kopania. Okej. Okej, gaz nam rusza. Rui niedługo rozpocznie kolejny atak. Widzę. Atakować, atakować. Wartownicy by tylko regenerować tarczę. To wystarczy nam. Ci, którzy służą hybrydom Amona, nie zasługują na litość. Pożreć ich żywcem! W sumie bazę bym mógł założyć jakąś. Patrząc. O Jezu. Widzę, że ten... mam tępych ludzi. A ten kruk ma chyba wyrąbane, że go tutaj jarzą. Jezu, spadki jakichś FPS-ów są tu. Bo coś na ten dodatek nie jest dopracowane za dobrze. Zostało ci niewiele czasu, Zeratulu. Kerrigan, wiesz równie dobrze co ja, że Amon żyje. Zabijanie jego hybryd nie ma sensu. Musimy przebudzić Xel'Naga. Brak odpowiedzi. Prędzej porozumiesz się z kamieniem niż z Segiem. Czeka nas ostatnia cela, Zeratulu. Nie zwlekajmy dłużej. Jeszcze jedna cała została? Dobrze. O jezu, jak daleko. Nic. Kurde, Kagan zajęła tu ten. Dobra, jak ja się tam mam niby dostać, co? Jakaś wskazówka do drogi? Widzę, że nic. Dobra, jak tam? Mamy stację robotyki. Więc dobra, zróbmy parę kolosów. Parę. Paręnaście. Ja mogę. Ta trójka idzie tutaj. Dla bezpieczeństwa poproszę jeszcze kolejne pylony. Łaskawa dronko. Więc idziemy. Tu robimy. Dobra, jest pięknie. Kolejny tu. No i okej, wracaj tu. No czym trzeba będzie wystarczyć. O! Naukowcy. Przerażeni. Jestem głosem. Tak, głosem zaćmienia. Pokaż mi na co stać protosów. A tutaj co to? Widmo? Wow, oni mają widmo? Kurde. Niedobrze. Tutaj są darmowe te. Tylko możemy popatrzeć jak oni się wyżywają tutaj na brutalisko. Czy czym tam?
ogóle jakiś organizm? Kurde, nie to badania. Okej. Okay. Dobra, słyszałem, że mamy kolosa. Bardzo dobrze. Przejdźcie do ataku. Dobra. Pięknie nam tu idzie. Mamy radę wszystkim. Teraz tu atak zrobić. O, straciłem jakiegoś ten. Jakąś z Jota jakiegoś straciłem. Ale co tam? Damy radę. Pięknie. Możemy ruszać dalej. Rozwalmy czołg. Może się skupię na piechocie, która atakuje na bliski dystans. Dobra. Teraz tu zaatakujemy. Pokażę im, na co stać. Tu jakiś organizm, kurde mamy. Dobra. A, technologia przesyłu, zapomniałem. Damy tu rozkaz ogólnego ataku. Damy radę wszystkim. Tu. Jest to. Misja wykonana. Oba pylony wróciły do swoich prawowitych właścicieli. Przyzywam posiłki. Moje życie za Ajur. Dobra. Niech te dwa kolosy już tam idą przynajmniej. Wow, jak przycięło? Kurde. Nie, trochę mnie dziwi to, że jakoś problemy są. A chyba w progu zawsze były jakieś problemy graficzne, żeby spowalniało coś, nie wiem co. Okej, lecimy dalej. Nie wiem, jak mnie teraz słyszycie, jak ja tak się schylam nad tym mikrofonem. By mi się przydała jakaś podstawka, żebym tak nie gabił się strasznie. A może coś wykombinuję potem. Się pomyśli. Na razie to nie wiem. O Jezu. Sobie greję nam instalowałem i na padzie chciałem grać, więc muszę jakoś teraz kombinować. Ja no teraz mikrofon skrzywo trochę, a jest trochę wyżej. Więc za bardzo skrywać się nie muszę. Więc jest okej, okay. Najwyżej mi spadnie. Nabiło hałasu mikrofon, ale co tam? Daj radę, na razie moja podstawka. Znaczy pseudo. Okej. Okay. Dobra, mamy kolejnego. Wysłyszajmy. O, będziemy chyba przechodzić koło ten, bazy Kagan. Dobrze. Minerałów wyczerpały. O nie, minerały mi już się kończą. Niedobrze, jak zawsze. Gejzer z Wespanem wyczerpany. O, jeszcze super. To wiesz co? Wyruszycie już tutaj, robić mi bazę. O Jezu, oni mają wprost... Szykuje się do ostatecznego ataku na obronę Gwardii Mobiusa. Szybko ruszajmy. Ej, czy to wygląda jak ten? Ten reaktor stacji to wygląda jak ten wzmacniacz. Wzmacniacz chemiczny. Ruszajcie i zabijajcie. Macie z tym wreszcie skończyć. W ogóle Kage ma już mamy przy niej 11 widzę. Tak Gwardia Mobiusa to jakaś słaba jest. Dobra, nie ma co blokować wielkiej ilości jednostek. Chyba wszystkie zegi przeszły tędy. Damy radę. Wszyscy pozabijani. Więc sobie przejdziemy tędy. Ich obrona jest coraz silniejsza. Przyjdźcie naprzód ze wszystkich sił! Hybrydy są wolne. Zabijcie je! No właśnie widzę, że mają hybrydy. A już jednej nie mają. O, kogoś tam spalili. Nieźle. Proszę, mieli jednostki, które wykrywa jednostki te niewidzialne. Fajny statek startuje tu. Ciekawe. No, pozwalajcie. Hybrydy i te. Musimy uwolnić wszystkich naszych braci.
I się nam udało. Dziękujemy, pobratymcy. To Taldarimowie porywali templariuszy. Sprowadzali nas do tej stacji Terran. Zmieniali nas w hybrydy. Taldarimowie? Ci heretycy nigdy wcześniej nie zapuścili się tak głęboko na nasze terytorium. To musi być sprawka Amona. Templariuszu, gdzie was przetrzymywano? W świątyni Xel'Naga. Nie przypominała niczego, co widziałem. Nazywała się Elis, ale jej położenie trzymano przed nami w tajemnicy. Gwardia Mobiusa i Taldarimowie słuchali rozkazów Naruda. On powinien wiedzieć, gdzie znajduje się świątynia. System Atrias. To tam odrodził się Amon. W głębi kwadrantu Sigma, pod ochroną Taldarimów. Pomogłeś mi w moim zadaniu, Zeratul. Honor nakazuje mi wesprzeć cię w twoim. Pomożemy ci zająć tę świątynię. Okej, się teraz tam jakoś nieźle ułożyło. A, co? A, losowa agresja. Co tam? No nie wiedziałem, że jest takie osiągnięcie. Dobra. Jakoś mnie mało interesowało te osiągnięcia. No i jesteśmy nad planetą Artis. Moje siły zabezpieczyły miejsce nieopodal terenu w świątyni. I jesteśmy gotowi do ataku na Taldarimów. To będzie prawdziwie wielka bitwa, bracie. Okej, okay, to jest śmieszne, że napisy są tutaj, a nie gdzieś tu. Gdzie tam? A okej. Okay. No, dobra, ruszajmy. Nie wiem, mi czasu zostało na ten odcinek, ale damy radę. 3 minuty. Chociaż pewnie przedłużę. Przez swoją głupotę. Broń ramp prowadzących do twojej bazy działań fotony wyjęli. E tam, zawsze można zrobić kanon naszą. No dobra. Kanon nasz to naprawdę jest strasznie ten kosztowny. No i trzeba dbać o to. Jezu, myszka nie działa. Świątynia Elis. Za tymi prastarymi murami kryje się nasza ostatnia nadzieja. Taldarimowie, zamknąć świątynię. Nikt nie może wejść, dopóki nie skończy dzieła. Wielki wódz przeleje krew każdego, kto sprzeciwi się moim rozkazom. Wielki wódz Taldarimów jest tutaj. Źle tu wróży. To nie koniec naszych problemów, Zeratulu. Ten świat jest w agonii. Rezerwy Wespanu pod powierzchnią są niestabilne. Planeta znajduje się w stanie nieustannych erupcji. Te szczeliny to ostatnie dostępne źródło Wespanu. Będziemy musieli je opanować, żeby stworzyć armię. Modlę się, by twoja świątynia okazała się tego warta. Okej. Naszym jedynym... Jestem głosem zaćmienia. Jak widzicie, naszą jedyną możliwością zbierania Wespanu to będą erupcje Wespanu. Jakieś gejzery są tutaj, które wybuchają czasami. Jakieś obłoki gazu możemy zbierać. Zeratulu, ciśnienie rdzenia planety rośnie. Ten licznik będzie ci wskazywał bieżące ciśnienie sejsmiczne. Przygotuj się do odwrotu. Niedługo nastąpi erupcja ze szczeliny. A dlaczego teksty były przyciszane nagle? Poruszamy się niezauważeni. Nie wiem, dobra. Nieważne, niedługo będę musiał tu kończyć odcinek, niestety. Ale... cóż, mamy tutaj już ulepszenia jednostek. Opancerzonych. Znaczy, jednostki powietrzne tylko. Czyli na przykład to. Jednostka
niesie zemstę. Ta jednostka niesie zemstę, spoko. A za to fajnie wyglądacie. Dobra, zobaczmy. Oczywiście będę potrzebować dużo gazu, tak? Nie ma ulepszeń jednostek naziemnych? Dupy coś ta baza, takich rzeczy nie ma ważnych. Nie nastawię gdzieś tu pylon. Bez pylona ani nie już. Jeszcze tu jakiś pylonik. Kuźnia potrzebna akurat. No jak tam widzicie, te daimowie mają fajne kolory. Czarno-czerwone. Nieźle to wygląda. Według mnie. Właśnie to jest to, że te daimowie nagle mają tu inny kolor jakiś. Opcja tu idzie. W tych miejscach tworzą się szczeliny. Będziemy musieli działać szybko, aby zebrać wespan. No to nie będzie jeszcze możliwe, wiesz. Wyraź swą wolę. Wyraku. Do bezpieczeństwa ruszymy tutaj jednostkami tym, co mamy tu. Sumie mógł wytworzyć już jakieś jednostki. Potrzeba więcej wespanu. No właśnie, nagle wespanu nie będę miał. Goddammit. Poczekajmy na erupcję. Może to ich zani? Są tak blisko? Chyba wie. Zaraz się przekonamy. Albo wypadnie tak, że oni zbiorą. To dopiero będą ją przerąbane. Ciut. No niestety nasze wojska możemy tylko skupić się na produkcji. Chyba jednostek, co mają tylko są za kryształy. O. Do dnia zagłady. Dobra, atakujmy tego deka. Jestem tu w mroku. Dobra, zabity. Będzie jak mówisz. Jezu, akurat nagle spadki FPS-ów tu są. I tak, dodatek nie było tu dobrze zoptymalizowany, widzę. Albo po prostu są problemy na karcie AD. Dobra, ja tu będę kończył odcinek, także wiecie. Żegnam się tutaj z wami. Na razie. Cześć.